Szczęść Boże, witam Was w kolejnym odcinku Liturgia od zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat Ewangelii. Proklamacja Ewangelii jest szczytem liturgii słowa. Sama liturgia poucza nas, że należy ją otaczać najwyższym szacunkiem. To ona wyróżnia Ewangelię spośród innych czytań specjalnymi oznakami czci. Kapłan lub diakon, który jest upoważniony do jej głoszenia, przygotowuje się do tej czynności przez błogosławieństwo lub przez modlitwę. Wierni przez aklamację, najczęściej Alleluja, zachowując postawę stojącą oraz zwracając się w kierunku ambony, wyrażają szacunek wobec Chrystusa, który przychodzi w swoim słowie. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę i zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania tego odcinka. Szczęść Boże i do zobaczenia.